No i tak, kochani moi, punktu widzenia część kolejna. Grzegorz Jankowski i Bianka Frelich w Warszawie. Już zmieniamy trochę temat właściwie z tej polityki, przechodzimy już na inne tematy. Nie powiem, że lżejsze, ale już nie tak bardzo, nie tak mocno polityczne. Tym bardziej, że już atmosfera jest świąteczna. W Warszawie, słuchajcie, są takie korki w tej chwili. Nie da się miastem przejechać. Dzisiaj rano żona wzięła ode mnie samochód i mówi, tak, oddam ci auto, pojadę gdzieś tam, coś załatwię i tak dalej, i tak dalej. I będziesz zdążyć do pracy. No i przyszła godzina, w której miałem przyjechać do pracy, że ona mówi, wiesz co, bierz autobus, bierz taksówkę, bo w korku stoję gdzieś tam i tak dalej, i tak dalej. No tak to wygląda w tej chwili. Mówię to nie bez kozery, ponieważ nasz kolejny gość, czyli pan Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw, właśnie też w ostatniej chwili wpadł do studia, bo stał w korku. To już naszego gościa znacie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I drugim gościem jest pan profesor Mariusz Andrzejewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Witam pana serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Drodzy państwo, i temat, który jest wam znany, a szczególnie wszystkim działalnościom gospodarczym, czyli dobrowolny ZUS. Tak czy nie? Tym bardziej wracamy do tego, ponieważ część partii politycznych, które teraz są u władzy między innymi, mówiły o tym dobrowolnym ZUS-ie, że należałoby się nad tym zastanowić. Ja, jak wiecie, jestem przeciwny, ale dobrze, już oddaję głos naszym gościom. Pan Abramowicz, dobrowolny ZUS, tak czy nie? Oczywiście tak i dzisiaj pana redaktora przekonam. Rok temu mi się... Bo się rok temu kłóciliśmy. Kłóciliśmy się, nie udało się, ale teraz mamy już takie argumenty, że to uzna słucham. Pan to za słuszne. Otóż znowu rośnie nam prognozowana średnia w przyszłym roku. No i średnia czego? Bo ZUS, stawka ZUS-owska dla przedsiębiorcy jest powiązana z prognozowaną średnią. Nie wiedzieć dlaczego ktoś wymyślił... Średnią czego? Średnią wynagrodzeń. A, okej. Okay. Mhm. Wynagrodzeń. Ktoś wymyślił, że podstawą do wyliczenia tej składki będzie 60% tejże wyliczonej średniej. No i w przyszłym roku ona znowu rośnie i składka z 1400 przechodzi na 1700 zł. 1700 zł przedsiębiorca to może zapłacić wtedy, kiedy jego zarobki będą właśnie 60% średniej. A w przyszłym roku musiałby mieć 4700 zł miesięcznie, zakładając, że będzie jadł trawę albo żył powietrzem lub pił wodę ze źródlaną, bo rozumiemy, że wtedy już nie ma nic na życie, czyli musi 4700 mieć miesięcznie. Jeżeli nasze państwo uważa, że można przedsiębiorcy nałożyć taką kontrybucję, którą musi zapłacić, czyli zakłada, że będzie miało 4700, no to niech nam zapłaci przedsiębiorcom najniższy gwarantowany dochód. Tak jak mamy wśród pracowników najniższe wynagrodzenie, uwaga, 4300 w przyszłym roku, to niech rząd powie tak. Każdy przedsiębiorca, który nie zarobił 4700 zł, to my mu dołożymy do tych 4700 zł i on zapłaci wtedy składkę. Ale 4700 to zarabia, przepraszam, pracownik na etacie, nauczyciel, policjant, mniej więcej tyle, prawda? Przedsiębiorca z założenia chyba zarabia więcej, bo ma wiele zleceń i zarabia. A to zależy jaki? To zależy gdzie, bo w Warszawie przy tak dużym rynku to rzeczywiście łatwiej jest zarobić pieniądze, ale gdzieś na prowincji... To jacy przedsiębiorcy zarabiają 4700 na przykład? No, krawcowa, fryzjerka, kosmetyczka. To jest przedsiębiorca? A kim jest ta osoba? Prowadzi działalność gospodarczą i ma do tego pełne prawo, bo mu to prawo daje konwencja praw człowieka, w której jest napisane. Każdy człowiek ma prawo zarabiać na życie własną pracą i my właśnie chcemy, żeby te prawa przedsiębiorca w Polsce miał. A w Polsce ten system, którego nie ma w żadnym kraju europejskim, nie ma takiego czegoś, żeby tak wysoki ryczałt był składkowy, powoduje, że przedsiębiorca się zadłuża. I 210 tysięcy dzisiaj polskich przedsiębiorców jest windykowanych przez ZUS, windykowanych, bo zadłużonych jest 600 za swoje własne składki. 210 tysięcy, biorąc pod uwagę, że w 2013 roku była abolicja. Bo już zauważono, że ten system wpycha ludzi w zadłużenie, zrobiono abolicję, 10 lat minęło, 210 tysięcy. Minie następne 5 lat, 300 tysięcy. Dziękuję. I pan profesor Andrzejewski. Przedsiębiorcy, czyli krawcowe, kosmetyczki i tak dalej. Fryzjerki, małe warsztaty. Fryzjerki, małe warsztaty nie mają na ZUS, chcą dobrowolnego ZUS-u. Co pan na to? No, ja mam trudne zadanie po takiej wypowiedzi i powiem tak. Ja się nie zgadzam co do dobrowolnego ZUS-u z politykami. Nie zgadzam się w tym sensie, że politycy rzucają hasło dobrowolny ZUS, wprowadzimy, po czym przychodzą i mówią, a ten dobrowolny ZUS to tak naprawdę zrobimy jeden miesiąc wolny od ZUS-u i damy jeszcze 2150 za ten jeden miesiąc, a to jest rozwiązanie słabe. Natomiast myślałem, że się nie będę zgadzał z panem przewodniczącym Abramowiczem,
czyli że będę się zgadzał z panem redaktorem Jankowskim, ale nie do końca, dlatego że ja również widzę wśród przedsiębiorców, dodam do tych wszystkich, których wymienił pan przewodniczący, naszych taksówkarzy, ale uwaga, tych prawdziwych taksówkarzy, mających taksi, gdzie płacą ZUS i tak dalej. I dokładnie tak jest, że nie można tych małych i średnich przedsiębiorców zbytnio obciążyć składkami ZUS, natomiast nie zgadzam się z politykami i nie zgadzam się z panem przewodniczącym Abramowiczem, jeżeli pan przewodniczący Abramowicz chce powiedzieć, niech będzie możliwość niepłacenia w ogóle ZUS-u, bo z tym się nie zgadzam. W związku z powyższym rozważmy dokładnie to, że trzeba wprowadzić limity, minimalne limity dla małych i średnich przedsiębiorców, dla których, od których to kwot będzie się płacić ZUS. I uwaga, coś na wzór małego ZUS-u, który dzisiaj funkcjonuje, ale tylko przez dwa lata czy przez nieco dłuższy czas. I ta składka wynosi nie 1400, tylko niecałe 400 zł. Właśnie dla tych, którzy mają dochód nie większy niż 120 tysięcy rocznie, czyli 10 tysięcy miesięcznie, nie dochód, przepraszam, tylko przychód, bo to jest najważniejsza rzecz, żebyśmy patrzyli, którzy przedsiębiorcy, jakie mają nie przychody, tylko jakie mają dochody, bo może być tak, że ktoś ma przychód 120 tysięcy, a dochodu miesięcznie może mieć de facto 1002 i wtedy nie można go zabijać ZUS-em 1400 zł ani żadnym innym. Więc uwaga, jestem za waloryzacją progów podatkowych, ale jestem za tym, żeby do ZUS-u nie patrzeć przez pryzmat właśnie tych 60% od średniej płacy, nie patrzeć dla małego ZUS-u przez 30% minimalnego wynagrodzenia, dzisiaj 3600, za chwilę 4300, tylko tutaj te progi znacząco obniżyć dla składek ZUS-u. To szanowni goście, wkładam kij w mrowisko. Okej, okay, taksówkarzy to jest insza inszość. Tutaj wyciągamy na razie ich poza nawias. Będzie pan wracał taksówką i pan się boi? Nie, będę wracał swoim, bo żona zdążyła samochodem. Pierwsza rzecz jest tak. Po pierwsze, krawcowa czy fryzjerka w salonie fryzjerskim, czy krawcowa w zakładzie gdzie tam coś szyje i tak dalej, a są takie w tym, to ona nie powinna być żadnym przedsiębiorcą, tylko powinna od właściciela tegoż warsztatu dostać po prostu jak człowiek etat. Ale ona jest właścicielem warsztatu. Nie, najczęściej jest tak, ja akurat chodzę do fryzjerów, gdzie to wygląda w ten sposób, że są dwie panie fryzjerki, które wystawiają fakturę właścicielowi zakładu. I tak samo jest często z krawcowymi. I to jest uciekanie od podatków. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, panowie, z tym dobrowolnym ZUS-em to chodzi o coś innego tak naprawdę. I to jest takie trochę oskarżenie pod pana adresem. Mm-hmm. Jest wielu przedsiębiorców, którzy kaskę mają. I chwała im za to. Zarobili, mają. Tylko że oni się ubezpieczyli prywatnie. Oni są po prywatnych tych. Jak się coś im stanie, to nie pójdą się leczyć prywatnie i oni nie chcą płacić ZUS-u, bo to ich nie obchodzi zupełnie i o to wam chodzi. Panie redaktorze, znowu wchodzimy do tej samej rzeki, co byliśmy rok temu. Proszę rozróżnić ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe od zdrowotnego. Może już pan nie pamięta, ale ja pamiętam, jak żeśmy doszli do ściany, bo pan uważał, że zdrowotne to jest właśnie ta składka. Otóż nie. Zdrowotne ma zostać obowiązkowe. Mamy minimalną składkę zdrowotną, która będzie wynosiła ponad 300 zł i panie profesorze, w przyszłym roku to ta danina taka sztywna miesięczna to będzie powyżej 2000 zł. I teraz się zgadzam z panem profesorem, możemy dyskutować nad zmianą tego systemu i trzeba dyskutować. Ja doprowadzę jako rzecznik małych i średnich przedsiębiorców do tego, że będzie zmiana tego systemu, bo on jest chory. Panie redaktorze, nie ma takiego systemu w żadnym innym państwie europejskim. No to co, my jesteśmy tacy mądrzy, że wymyśliliśmy coś, co jest najlepsze? Chodzi o to, duża część przedsiębiorców to ludzie bardzo zamożni, ale mają utrzymanie do końca życia i nie chcą być obciążani ZUS-em, po prostu. Ale to są, my mówimy o składkach emerytalnych. A tu mówimy nagle krawcowe i fryzjerki. Emerytalnych. A ci, o których pan mówi, to oni chcą być obciążeni ZUS-em. Wie pan dlaczego? Bo ktoś, kto ma 100 tysięcy miesięcznie albo 200 tysięcy miesięcznie, to jak zgubi te 1700 zł, jak będzie się śpieszył na samolot, to się nie wróci. Bo wie pan, jaka jest proporcja tego 1700 zł, tego ryczałtu do 200 tysięcy złotych, tak? Mizerna, bo u nas system jest taki, że on niszczy tych malutkich. Powiem panu, jak jest w całej Europie. W Europie jest tak, dookoła Polski te kraje mają wszędzie proporcjonalną do dochodu. Czyli państwo przymusowo na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe pobiera część dochodu. W Niemczech jest dobrowolny, w Wielkiej Brytanii coś na kształt KRUS-u naszego, czyli mała składka przy małych dochodach, niska emerytura. I dlaczego my chcemy ten dobrowolny ZUS? My bardzo chętnie weźmiemy system brytyjski. Niech nas wezmą tych małych przedsiębiorców do KRUS-u. Tylko jak nas wezmą do KRUS-u, no to wiadomo, że do tych emerytur trzeba będzie dopłacać. A my mówimy, w Niemczech przedsiębiorca sam wie, czy ma się ubezpieczyć w systemie państwowym,
czy prywatnym, czy kupować złoto, czy nieruchomości. I tam to działa od Bismarcka. Działa? Działa. Niemcy są silną gospodarką, czy słabą gospodarką? No to nie od tego to zależy. No jak nie od tego zależy? Czyli teraz, czyli między innymi. To pan stawia coś takiego. Albo ja będę w ZUS-ie, albo ja jako krawcowa, albo kosmetyczka chcę kupować złoto akurat. Bo akurat krawcowa w Polsce ma taką kasę, że będzie kupowała złoto. No. Ale ma taką kasę, jeśli zaoszczędzi na składkach na ubezpieczenie społeczne, że się może rozwinąć, że może sobie odkładać na malutkie mieszkanie, które kupi i będzie później na emeryturę i pracowało. Jest 4 jak miliony, na ZUS nie ma 4 to na... Miliony jest nieaktywnych zawodowo drogi dorosłych gościu, Polaków. Ale niech pan posłucha. Jak nie ma na ZUS, to będzie miała dobrze, na oszczędności. Dobrze. 4 miliony Polaków jest nieaktywnych zawodowo, wyłączając emerytów i studentów. Panie redaktorze, szanowny, i co z nimi jest? Płacą składki? Szanowny gościu, teraz pan profesor. Panie profesorze, ja to nie wierzę, że tu chodzi o krawcowe, że tu chodzi o kosmetyczki, tak, bo one chciałyby oszczędzać na mieszkanie z tych pieniędzy albo chciałyby oszczędzać na sztabki złota. No hello, no tu chodzi o ludzi zamożnych tak naprawdę, którzy by to... 1700 złotych dla zamożnego. Wie pan co, to jedna kolacja w restauracji. Dla niego to w ogóle na tym dobrze, 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 tak, bo oni tak szastają pieniędzmi. Pan profesor. To etaty powinny być. Szanowni państwo, to jest tak. Jeżeli weźmiemy ten zakład fryzjerski i jest jego właścicielka, również fryzjerką, i stoi i pracuje po prostu, bo tak bardzo często jest, i jest jedna osoba zatrudniona, pani fryzjerka, która zarabia u niej minimalną krajową, to proszę mi powiedzieć, jeżeli byśmy wprowadzili dobrowolny ZUS, czyli możliwość w ogóle niepłacenia ZUS-u, dlaczego ta fryzjerka, która stoi na stanowisku z boku, ma minimalną krajową i od tej minimalnej krajowej musi zapłacić te ZUS-y, a pani, która stoi obok niej, również w te same godziny, tylko że ma faktycznie tą działalność gospodarczą, mogłoby zupełnie nie zapłacić. Więc ja się tutaj zgadzam tylko częściowo. Jeszcze raz powtórzę. Trzeba policzyć dochody w tych małych i średnich przedsiębiorstwach, które są naprawdę niskodochodowe. Należy obniżyć te składki ZUS-u. Ja proponuję, żeby wprowadzić dla nich ten ZUS. Ale panie profesorze, co to za przedsiębiorstwo jedna kosmetyczka? Co to za przedsiębiorstwo jedna krawcowa? Na chwilę pan Abramowicz. Przepraszam, panie redaktorze, tu się nie zgodzę. Mamy 2 600 000 przedsiębiorców, z czego 1,6 miliona, sprawdzałem dzisiaj około, to jest jednoosobowe działalności gospodarcze i proszę nie mówić, że co to za przedsiębiorca. Dlaczego? Dlatego, że rynek wymusza, że nie mogą być wszyscy zatrudnieni u jednego fryzjera w tym kraju, tylko po prostu każdy... Nie, ale pani Iksińska, która pracuje w zakładzie fryzjerskim i wystawia co miesiąc fakturę w tym zakładzie fryzjerskim, to co to za przedsiębiorca jest? Przepraszam bardzo, dlaczego nie może etatu dostać? Panie redaktorze, jeżeli ta osoba wystawia fakturę, no to jest kwestia B2B, prawda? Czyli też, jeżeli prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, to ona też odprowadza składki ZUS. Ale to dlaczego ona jest przedsiębiorcą? Dlatego, że wcześniej było to 19% i że to się opłacało i teraz jest próba zawalczenia o ten właśnie ZUS, żeby tej kasy jak najmniej odprowadzać do państwa, aby jak najwięcej zostało przy tym tak zwanym przedsiębiorcy. A potem przyjdzie starość i się okaże, że emerytura jest taka i będzie płacz do państwa. O Jezu, Jezu, przecież myśmy całe życie pracowali, a teraz emerytury są niziutkie. Panie profesorze, panie redaktorze, to jest dlatego, że tej pani fryzjerki, która jest właścicielem, nie stać na to, żeby zatrudnić nawet na minimalną krajową plus jeszcze ZUS płacony przez pracodawcę, to przecież nie jest 3600, to się nie zamyka w 3600 i wtedy ona jej proponuje, żeby wystawiała jej fakturę. Co pan opowiada, dlatego, panie profesorze, no ale... a jaki tam sprzęt ale jest w tym zakładzie fryzjerskim? Stać na opłacenie czynszu, stać na wynajęcie fajnego miejsca, stać na urządzenie i nagle na pensję nie stać. No panowie, no co to za bajki są, pan Abramowicz, no. Panie redaktorze, pan robi zamach na prawa człowieka. Ta, każdy oczywiście. Człowiek jest wolny, ale oczywiście jest napisane w tych zasadach, o których mówiłem. Każdy człowiek ma prawo zarabiać na własne utrzymanie własną pracą i dowolną formą. Ale ma płacić podatki. No, i ZUS, podatki płacimy. Bo to jest jego szpital, nie. Bo to jest jego lekarz, bo to jest jego emerytura na starość, kiedy będzie musiał na wózku na przykład. Panie redaktorze, płaci na szpital i płaci na lekarza, ponieważ ubezpieczenie zdrowotne to nie jest ZUS. To jest zupełnie inna sprawa. ZUS się tylko pobiera i oddaje. I my nie chcemy, żeby ono było nadal takie, w takiej formie, jaki jest. A co z emeryturami? Z emeryturami? A no. Co z emeryturami tych 4 milionów nieaktywnych zawodowo Polaków? Nie, co z emeryturami? No ale co? Tymi... Nie. No co z nimi? Niech pani odpowie no na pytanie. Nie, ja się pytam o tych, którym chcecie, żeby mieli dobrowolny ZUS, żeby nie płacili na emeryturę. To w takim razie co z ich emeryturami? Kto zapłaci w przyszłości? Będą zbierać na emeryturę, ponieważ każdy człowiek jest rozsądny i wie, że będzie musiał później być
czegoś utrzymywany. Jeżeli jak będą zbierać? Jak zbiera ta 4 miliony nieaktywnych zawodowo? No jak? I chodzą, stoją przy śmietniku pana redaktora pod blokiem czy pod domem, stoją w pomocy społecznej, no jakoś się zabezpieczają, jakoś się zabezpieczają. Mąż może utrzymuje, może żona utrzymuje, może dzieci będą utrzymywać, może zarobili za granicą, może pan, odłożyli. To pan mnie coraz bardziej przekonuje co do jednego, że wam nie chodzi o te krawcowe i te kosmetyczki. Wam chodzi o tych zamożniejszych, którym po prostu oni sami się na emeryturze utrzymają, a po prostu żal im oddawać te pieniądze na ZUS, krótko mówiąc. Ale mówicie krawcowe, mówicie kosmetyczki. No to przecież pan wie, że jak ona nie ma na przykład co do garnka włożyć, to ona nie wykupi żadnej innej polisy, bo nawet takich ofert emerytalnych no chyba nie ma. To co ma zrobić w takim razie? Iść na etat, tak według pana? Tak, oczywiście. A, iść na etat. Jak człowiek płacić podatki na państwo, jak człowiek płacić ZUS, żeby była ubezpieczona na przyszłość, na starość. O to chodzi. Pan chce im to zabrać? Ale wie pan, mamy niskie bezrobocie bardzo, ale niedawno było bardzo wysokie, więc pójść na etat nie było prosto. Poza tym bardzo wiele osób chce mieć elastyczny czas pracy, bo się opiekuje dzieckiem, bo się opiekuje chorą mamą i chce sobie ustawiać ten czas, a nie na każdym etacie można takie coś robić. A co ma jedno do drugiego? No ma, chodzi o płacenie podatków i ZUS-u, o to chodzi. Ale płacimy podatki, płacimy składkę zdrowotną, a na emeryturę chcemy mieć system albo tak jak jest w innych krajach europejskich, czyli część dochodu nam państwo zabiera, już panu mówiłem w jakich krajach, albo tak jak w Wielkiej Brytanii płacimy niską składkę z niską emeryturą, czyli taki KRUS, albo tak jak w Niemczech mamy dobrowolność, czy chcemy być ubezpieczeni w państwowym systemie, czy w prywatnym. I to jest tylko w Niemczech, i dobrze pan wie, że w Niemczech jest zupełnie inna specyfika. Jaka? I to obowiązuje tylko w Niemczech, bo tam są kasy chorych, tam się to inaczej wygląda. Ale nie ubezpieczenie zdrowotne. No znowu pan, panie lekarze, jak nie nauczył się, cała, nie nauczył cały się pan tego, nie, rok temu cały żeśmy dyskutowali. Ubezpieczenia jest inny. Jest potem specyfikę. Dzwonili widzowie, mówili panu, że pan się nie przygotował, bo pan nie rozróżnia ubezpieczenia tak zdrowotnego od ubezpieczeń społecznych. Panie profesorze, i co potem taki przedsiębiorca? O sobie odłoży na emeryturę ta krawcowa przedsiębiorczyni, pani prezes krawcowa, pani prezes kosmetyczka zarządu sobie odłoży na emeryturę? O co tu chodzi? No, oczywiście, że odłoży tak te 4 miliony. Pan profesor? Nie zgadzam się tutaj z panem przewodniczącym Abramowiczem, że sobie każdy przedsiębiorca odłoży sam na emeryturę i później nie będzie musiał prosić od państwa o tą emeryturę, chociażby minimalną, dlatego że niektórzy zbankrutują, niektórzy no niestety zachorują, niektórzy będą musieli właśnie skorzystać z tego ubezpieczenia rentowego, więc absolutnie nie jestem za tym, żeby zupełnie zwolnić przedsiębiorców z płacenia ZUS-u albo żeby wprowadzić dobrowolne tyle, ile oni chcą, ale uwaga, popatrzyłem w dane i przedsiębiorca dzisiaj, jego średnia emerytura jest niższa aniżeli średnia emerytura wszystkich pracowników, a to wynika z tego, że to jest te 4100 podstawą dzisiaj i tutaj trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jeden aspekt. Jeżeli chodzi o, jest rozróżnienie ogromne pomiędzy składką zdrowotną a składkami emerytalną, rentową, czyli społecznymi. Tu pan przewodniczący słusznie na to zwraca uwagę. Teraz nie da się tej składki zdrowotnej odliczyć, to boli bardzo przedsiębiorców, ale ci, którzy są bardzo wysoko dochodowi, czyli bardzo dużo zarabiają, tą składkę zdrowotną stać ich, żeby zapłacić i nie muszą sobie odliczać tego od podatku, czyli wyciągać pieniędzy z kasy. Ale uwaga, wprowadźmy dla nich, bo oni słusznie mówią, płacę 9% od kilkuset tysięcy złotych i nie mam z tego tytułu możliwości pójścia do lekarza. Wprowadźmy możliwość odliczenia od podatku wydatków na prywatną służbę zdrowia dla przedsiębiorców. I ale wtedy, proszę państwa, zarobi budżet państwa na VAT-ie, na usługach obcych, obniżymy podatki poprzez to, że będą lepiej fakturowane usługi zdrowotne i lepiej wykorzystywane. To jest osobna rzecz, składka zdrowotna. Natomiast w przypadku ZUS-u, jeszcze raz powiem, powinno się wprowadzić niższe podstawy, tak jak pan przewodniczący na początku proponował, być może na poziomie niskiego ZUS-u dla tych najmniej zarabiających i wtedy, ale nie powinno się w ogóle wprowadzić możliwości niepłacenia ZUS-u, jeśli chodzi o ubezpieczenia społeczne. Pan Abramowicz, obiecuje pan... Każdego człowieka może spotkać coś niedobrego, i wtedy skąd wziąć, żeby zapłacić na przykład jego rentę i inną... Pan Abramowicz, obiecuję panu 60 sekund, których się nie odzywam. Czas start. Pan redaktor chciałby, żeby ludzie brali zasiłki, chodzili do pomocy społecznej, a nie pracowali i utrzymywali się z rąk własnej pracy. Bo ten, kto nie ma na ZUS, panie redaktorze, to go nie zapłaci. No nie ma cudów, on te 2100 zł w przyszłym roku nie pożyczy, nie spadnie mu z nieba, on je musi zarobić, więc jeśli nie będzie mógł w stanie ich zarobić, to po prostu albo się zadłuża, tak te 210 tysięcy osób i już wpada w spirale zadłużenia i wypada z życia społecznego, albo nie pracuje. To nie jest tak, że wszędzie są etaty, że wszędzie można ten etat sobie pójść i sobie żyć na etacie,
To jest jedna rzecz. Druga rzecz, każdy człowiek ma prawo do wolności i ma prawo do utrzymywania się z, prowadząc firmę. I trzecia sprawa, jeżeli niedobrowolny ZUS, no to tak jak pan profesor mówi, natychmiast trzeba zmienić system. Proszę bardzo, tak jak w Czechach, tak jak na Słowacji, tak jak w Wielkiej Brytanii i my się na to wtedy zgodzimy. 60 sekund dokładnie pan wykorzystał. Drodzy państwo, ja jestem akurat przeciwnikiem nazywania pani Iksińskiej, która jest kosmetyczką, panią prezes zarządu zakładu kosmetycznego Iksińska, bo tak to wygląda de facto. Ja jestem przeciwnikiem nazywania pani Krawcowej, która po prostu robi poprawki krawieckie, wielką przedsiębiorczynią, bo nie jest przedsiębiorczynią. A kim? Często jest tak, że zakłady fryzjerskie to są sieci zakładów w rynkach prywatnych, które powinny te panie dostawać etat tak naprawdę, ale ponieważ nie chcemy płacić tak ogromnego ZUS-u, bo ZUS jest ogromny w Polsce, to jest prawda, to uciekamy od tego i robimy to w ten sposób właśnie. ZUS, ZUS, ZUS. A potem co? Przychodzi starość, przychodzi emerytura i będą wszyscy płakać. Wie pan, dlaczego tych 200 tysięcy osób wpadło w pułapkę? Ale ZUS jest większy niż na etacie. Dlaczego wpadło w pułapkę? Bo to jest chore. Bo to jest chore. No chore, bo nie dostali etatu po prostu. Nie, to jest... Bo powinni dostać etat. Chory system, ponieważ najpierw zachęcamy do prowadzenia działalności gospodarczej, dajemy firmę na próbę pół roku, potem 2 lata mała składka, a potem mówimy, niech zlikwiduje firmę, jak nie ma na ZUS. Janka teraz mówi, wchodzi pan profesor Andrzejewski, 30 sekund dosłownie, muszę kończyć tę część programu. A zatem z naszej dyskusji wynika jedno wspólne rozwiązanie, ażeby nie wprowadzać zupełnie dobrowolnego ZUS-u na zasadzie, że można w ogóle go nie płacić, bo to jest sytuacja niedobra, absurdalna i mogąca spowodować zawalanie całego naszego systemu ubezpieczeń społecznych, ale trzeba obniżyć właśnie to, co powiedział pan przewodniczący Abramowicz, że jeżeli za chwilę w przyszłym roku będzie ta podstawa obliczenia ZUS-u na poziomie 4700, a minimalna płaca będzie na 4300, to trzeba właśnie wyrównać albo wręcz obniżyć poniżej 4300, dlatego że różne są przypadki. I jeszcze jedna rzecz na koniec. Patrzeć powinniśmy na przedsiębiorców pod względem ich dochodu. Bardzo często zerowy dochód powoduje, że im trzeba obniżać te składki ZUS, dlatego żeby mogli funkcjonować w gospodarce. A to wtedy byłoby kombinowanie z tym dochodem. Dziękuję, dobrze, wrócimy do tematu. Banki się prowadzą rachunkowość. Tylko nie, żeby nie za rok. Od A do Z. Nie za rok, obiecuję, że wcześniej. Wylicza nasz podatek od A do Z, więc wszystko elektronicznie dzisiaj można zrobić każdego przedsiębiorcę, każdą panią fryzjerkę prowadzącą zakład fryzjerski, każdego pana taksówkarza można elektronicznie dzisiaj już... I tu panie profesorze, Bianka mi tu szucho puchnie, mówi, że do brzegu, bo musimy trzymać ryzyko. Dziękuję wam serdecznie. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję. Lubię się z panem kłócić oraz profesor Mariusz Andrzejewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Również dziękuję.